Jako syn plastyka spędziłem dzieciństwo w galeriach i wzgardziłem malarstwem. Minęło ćwierć wieku, nim zacząłem się znowu przekonywać. Twórczości mojego dzisiejszego gościa wciąż nie do końca mogę zrozumieć, ale widzę w niej spokój i nadzieję. Leon Tarasewicz, urodzony w 1957 roku. Absolwent i wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W swojej twórczości rozwija działania z pogranicza konceptualizmu oraz instalacji, malując na ścianach sal wystawowych oraz posadzkach galerii. W 2011 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jego prace zwiedziły 5 kontynentów i gościły niemal wszędzie, od Nowego Jorku poprzez Tel Awiw po Seul. Tarasewicz podkreśla, że jest Białorusinem z polskim obywatelstwem. Aktywnie wspiera inicjatywy na rzecz kultury białoruskiej w Polsce. Dziś u Łukasza Orbitowskiego Leon Tarasewicz, artysta światowego formatu, hodowca ozdobnych kur. Mój ojciec również jest malarzem. Ja go pamiętam, wie pan, przed jakimiś ważnymi wernisażami. Zachowywał spokój, ale był w nim taki dygot wewnętrzny i mówił mi, że dla niego wernisaż jest jak ściągnięcie spodni przed publicznością. Czy pan również ma jakieś takie mocne skojarzenia? Jest to zawsze po prostu konfrontacja i dzielenie się z innymi ludźmi tym, co robisz. I dlatego często te osoby, które mają barierę i nie chcą swojej twórczości dzielić się z innymi swoją osobą, oni po prostu nigdy nawet nie dotykają twórczości, bo jest to jednak ciągły dialog z widzem, bo jak nie ma widzów, to ciężko coś tam robić i nie ma wymiany myśli. Wie pan, ja jestem nomadem, ja się przemieszczam, mieszkałem w wielu miastach, mieszkałem w paru krajach, prawda? A pan jest człowiekiem osadzonym w swojej rodzinnej miejscowości, jeśli mnie... No to jest takie złudzenie. No. Ja jestem osadzony w samochodzie, który się przemieszcza 120 tysięcy kilometrów rocznie, ale ten samochód cały czas wraca do tej miejscowości Waliły. To dlaczego to jest dla pana ważne? Co panu daje to miejsce? Wie pan, ja po prostu po pierwsze tam się urodziłem, tam mieszkam, znam te tereny. I to są tereny, które są związane ze mną i emocjonalnie, i historycznie. Ja po prostu cały czas mieszkam tam, na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego. I posługuję się językiem rodzinnym, także czyli dopiero... polskim czy białoruskim? Nie, posługujemy się językiem białoruskim. A tu przyjeżdżam, jestem aktualnie w granicach tego państwa. Troszeczkę się zdenerwowali, gdy na Akademii wpisałem znajomość języka obcego, zachodniego, bo wpisałem język polski. Rozumiem. Ale ogólnie mieszkaliśmy tam w różnych krajach. Mieszkaliśmy w domu, a cały czas tam zmieniali granice, paszporty. I każdy kazał kochać swój kraj. To jest najciekawsze. Wie pan, że ja się trochę obawiałem pana pytać o tę białoruskość, o pana pochodzenie. Co tu się... No ale właśnie to mnie zaciekawiło. Tak ciężko teraz rozmawiać o tożsamości, o narodowości. Póki wśród faszystów białostockich są i Polacy, i Białorusini, to nie jest to groźne. Gorzej, jak konflikt powstanie między nimi. I wrogiem ktoś tam będzie...
z tej grupy młodzieży. No dobrze, ja usiłowałem zgłębić pana twórczość, nie mając kompetencji do tego zbyt wielkich. Ja mam wrażenie, że pan dotyka, czy też poszukuje jakiejś tajemnicy życia, bytu, przyrody i mnie strasznie w ogóle sam proces szukania tajemnicy ciekawi. To znaczy, czy pan chce ją znaleźć, czy też pana bawi samo poszukiwanie? Nie, no samo poszukiwanie jest tylko procesem takim, no, technicznym. Ale każda twórczość artysty to jest łatwa do zrozumienia, bo wystarczy... Nie łatwa. Wystarczy wrzucić do komputera wszystkie wiadomości, które są związane z danym artystą. To się wszystko tam wymiesza. Naciskasz Enter, no i wychodzi dany artysta. Ale ja mówię o artystach. Dlatego tak ważne jest poznanie życiorysu artysty i wszystkich rzeczy koło jego, jakby, które się wydarzyły w życiu, bo artyści to najczęściej są ludzie, którzy swoje życie definiują i pokazują w twórczości. Pan realizuje takie bardzo charakterystyczne ingerencje w przestrzeń miejską, prawda? Mówię o pracy w galerii, na ścianie galerii w Bielsku-Białej, w Starym Browarze w Poznaniu. Oj. Dlaczego oj? Ten Stary Browar tak niechcący. No dobrze, niechcący, ale mnie w takim razie interesuje figura prywatnego mecenasa. Jaki jest pana stosunek do tego, kto płaci? Panu jest wszystko jedno? Od kogo bierze pan? Od kogo pieniądze biorę? Tak. No ja nie mam takich dylematów jak pracownicy służb bezpieczeństwa. Na szczęście tak się składa, że to są ludzie inteligentni, zajmujący się sztuką i na dzień dzisiejszy już w Polsce wykształciło się grono ludzi, które mają prywatnie bardziej poważne kolekcje niż Muzea Narodowe, które po prostu nie mają pieniędzy na zbieranie sztuki. Jakby nie widziałem jeszcze jakiegoś takiego moralnego problemu, aby sprzedając pracę... No nie pyta pan, skąd ktoś ma te pieniądze, prawda? Najbardziej bym się przestraszył, gdyby Urząd Skarbowy skupował, no. Ale tak, to nie mam takich problemów. Ja pamiętam, miał pan taką pracę na podłodze. Parę. To się zaczęło od... Padłem łapanką nagrody Jana Cybisa. Dobrze, ale czy ta ironia, że ludzie depczą pana sztukę, to było zamierzone? Nie, zacząłem opowiadać, jak to się stało. I wtedy Związek Artystów Plastyków i pani prezes mówiła do mnie, że dzisiaj jest tak, że robią instalacje, jakieś różne głupie rzeczy, a brakuje malarstwa płaskiego. Żebym mógł wykonać malarstwo płaskie. No i chodząc po tej galerii na Mazowieckiej, wyraźnie się czuło, że tam nikogo nie obchodzą obrazy, nikt nie wiesza na ścianach jakiejś sztuki, to wykonałem malarstwo płaskie na całej podłodze tej oto instytucji. No i często są takie sytuacje, że przełamuje bariery najczęściej z jakiegoś powodu, prawda? Jakim pan był studentem? Jak już zostałem studentem, to już było normalnie, bo po pierwszym roku studiów mój profesor powiedział, żebym dał spokój i nie malował tych garnków i jabłek i tych gołych kobiet, żebym sobie pracował u siebie w domu. Malowałem w Falenicy, gdzie mieszkałem moich przyjaciół. Co jakieś tam 2-3 miesiące dzwoniłem się z profesorem, zamrażałem wódkę i spotykaliśmy się, przedyskutowaliśmy te wszystkie problemy malarskie. A co pan chce osiągnąć nauczając? Ja? Tak, pan również uczy. No przede wszystkim staram się
zniechęcić, żeby ktoś przestał zajmować się sztuką. Na Boga, dlaczego? Żeby zrozumiał, co to jest sztuka. Żeby chociaż przeczytał 1, 2, 3 życiorysy artystów. To może komuś się odechce, bo to ładnie wygląda na reprodukcjach i ładnie wygląda w kolorowych gazetach, ale zupełnie inaczej wygląda życie takich osób i najczęściej to nie jest lekkie życie, o czym każdy jeszcze z ciepłych artystów może zaświadczyć. Jeżeli ktoś chce to być artystą, to żeby wiedział, co go czeka. Potem następuje długi okres oduczania wszystkich sztuczek, które nauczono takiego delikwenta, który chce być artystą. I jak już tak wyrzucimy te wszystkie rzeczy, które uczono na kursach przygotowawczych, które uczono na tam w jakichś szkołach innych, to wtedy zaczynamy szukać co kogo interesuje. Osobowości przede wszystkim. Bo to, jak to się namaluje, zrobi się, obojętnie w jakim medium, to jest rzecz drugorzędna. A w jaki sposób pan pomaga tym studentom, których pan nie odstraszył, odkryć tę swoją samodzielność, osobność? No bardzo trudno. Znaczy, z początku staramy się malować na przykład rękoma na papierze i żeby malować po pierwsze, żeby cieszyć się malowaniem i żeby wyrzucać wszystkie elementy, które ktoś powtarza po kimś, prawda, zapatrzone, albo robić pracę, która ma być brzydka. Okazuje się, namalować brzydko jest najtrudniej, a później staramy się tematycznie różnorodną tematykę podawać, na przykład namalować początków i wtedy nie wiadomo jaki był ten początek i nieważne, czy ze strony religijnej, czy ze strony postracjonalnej, a później automatycznie proponujemy, żeby namalować politykę. Politykę? Tak, najczęściej młody gniewny mówi, że on się nie zajmuje polityką, a ja jemu tłumaczę, że sam fakt, że zaczął studiować na tym wydziale, jest już polityką. To jak się maluje politykę? Proszę mi powiedzieć. No właśnie, każdy inaczej to robi. Podejrzewam, że pan by to też inaczej zrobił, ale nam chodzi tylko o różnorodność, żeby tak różnorodne dawać tematy, aby zobaczyć, jaka jest osobowość tej osoby. I dopiero później za samodzielną, krok za krokiem, staramy się coraz szybciej ustawić się tak, czyli ja i Paweł Susil, który prowadziłem pracownię, żeby być za studentem, żeby to student proponował, co on chce robić, a my z tyłu, jako starsi koledzy, najwyżej przestrzegamy, mówimy, gdzie jest niebezpieczeństwo, co należałoby może przeczytać. Bo malując też trzeba czytać, nie da się tak. A pomówmy przez chwilę o pana rodzinnej miejscowości, o Waliłach. Jak pan tam jest traktowany w końcu? Gwiazdor, człowiek światowy, swój czy nie swój? Jest to bardzo złożone zjawisko, bo ja teraz mieszkam w Waliłach, ale urodziłem się w stacji Waliły. Stacja Waliły, bo Waliły to była taka wieś, która pracowała na dwór w Gródku Chodkiewiczów, a stacja Waliła była miejscowością taką jak na przykład Rembertów, kolejowa osada, gdzie są najczęściej robotnicy, prawda? I w ten sposób mieliśmy dużo czasu, bo rodzice byli w pracy, a my już bardzo wcześnie odkryliśmy znajomość kontaktu z alkoholem, papierosami i innymi sprawami. Sport złodziejski także był codziennie. Naprawdę? Codziennie. To co państwo podprowadzali i komu? Myśmy po wypiciu jakichś tam dwóch win
patykiem pisane i po wypaleniu papierosów zastanawialiśmy, komu jaki ogród okraść z jabłek. Jabłka były takim formą i niedawno spotkała mnie taka sytuacja, że ten ogród, który miał kosztele jedyne, a one słodko dojrzewają najwcześniej, trafiłem w Lugde za Hanowerem. Wszedłem do mieszkania, gdzie w kuchni na ścianie były zdjęcia właśnie tego ogrodu i tej kobiety, której to kradliśmy. Ale ja jednak pytam o teraz, o Leona Tarasewicza, teraz zanurzonego w lokalnej społeczności to było, i jego status. To było, rozwijało się bardzo etapami różnymi, bo był ten czas, kiedy byłem gdzieś tam mieszkałem, jako dzieciństwo, szkoła i takie wyalienowanie. Czyli nie taki chłopak jak normalnie, że tam malujący, a taki człowiek jest trochę w dzieciństwie na bok odsuwany, prawda? Potem przyszła jakaś tam młodość, organizowanie jakichś różnych dziecinnych rzeczy i tak nieakceptowanie w tych realiach, które tam istniały na miejscu. Później Supraś. Liceum w Supraślu, w tym takim, jest takie antyplastyczne liceum w Supraślu, do którego później przez 8 lat nawet nie mogłem wejść. Dlaczego? No gdyż było antyplastyczne. No. Jak wiele liceów plastycznych. Tak. A później zaproszono mnie na 2 lata do wojska. Tu w Warszawie byłem w wojsku 2 lata. Za drugi raz zdawałem już w mundurze. Cały czas byłem jakoś obecny w tej społeczności na miejscu. Bardziej znają mnie jako takiego działacza kulturalnego, politycznego, związanego z jakby z białoruskimi, z białoruską aktywnością na Białostoczyźnie. Ten artysta w sumie nie istniał. Potem jak już zostałem jakimś profesorem, to mówią, no chyba, że taki profesor jak Leon. I to ładne. Tak naprawdę moi koledzy pod kioskiem, pod sklep podjeżdżam, no to muszę sponsorować, jest taki klub samotnych serc. Oni jak podchodzą i coś tam mi mówią, no i jeden tekst to bardzo zapamiętałem, bo on mówi, no, że tyle on do tej Warszawy jeździsz, malujesz te paski, a oni durnie za to jeszcze płacą tobie. Także ja wyrosłem w środowisku wiejskim. Wiem. Robotniczym i ja rozumiem, jak ci ludzie myślą. I ja z każdym środowiskiem rozmawiam na tyle, ile można rozmawiać. Na wsi nie można rozmawiać o sztuce, bo się dostają po mordzie. Serio? Nie no. Jeżeli pan chce zmieniać komuś świat, a sztuka jest takim działaniem, no to chłop nie pozwoli. Chłop wie, co należy robić i poza tym wszystko, co chłop robi, musi być opłacalne i musi mieć przelicznik płatniczy. My wykonujemy rzeczy, które nie mają realności takiej opartej, że oto ja biorę tyle farby, która tyle kosztuje na takim przestrzeni i to później za tyle sprzedam, prawda? Także ja z nimi spokojnie rozmawiam o całym kosmosie tym indiańskim, białoruskim i A tu w Warszawie rozmawiam po prostu o sztuce, a świat, ten, który tam jest na Białostoczyźnie, tu w Warszawie nikogo nie obchodzi. To jest tak, jak pan może pojechać do Paryża i opowiadać o sytuacjach w Polsce. Nikogo to nie będzie obchodziło. A próbuje pan coś dla tego świata zrobić? Cały czas robię, jak ten idiota z tą... Powiem, że społecznikowską. Przecież ja byłem radnym.
I robiłem wybory pierwsze demokratyczne i robiłem różne rzeczy, no i zespoły rockowe. No czego ja już nie robiłem po prostu na dzień dzisiejszy. Staram się po prostu być wykorzystywany przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Jakoś pomagać, żeby Fundacja Sokrates mogła działać. No i żeby nie zgłupieć w tym wszystkim, no to jakoś zajmuję się jeszcze kurami, no bo wtedy psychicznie człowiek po prostu jakoś to równoważy. A jakie to są te kury? To są, rozumiem, jakieś specjalne gatunki ozdobne, bojowe? Bardzo różnorodne, bo mamy Związek Gallus, który zajmuje się tą hodowlą i co roku robimy na początku lutego wystawę na SGGW w Warszawie. Zapraszam, to zobaczymy, jakie to są kury. Pokazujemy 799 kur. Bo jak pokażemy 800, to musimy już mieć obserwatora z Polskiego Związku. Przyjeżdżają do nas sędziowie z różnych krajów. W tym roku przyjadą hodowcy także z innych krajów, także będzie już międzynarodowa wystawa. Ja hoduję to, czego jeszcze inni nie hodują albo nie chcą hodować. Czyli jestem obarczony ptakami, które są właśnie bojowe. Także co jeden to brzydszy. Dalej są kury długopiejące, które co tak znaczy? 18 sekund na przykład głos wydają. Idealny prezent dla teściowej albo dla sąsiada. Potem mam jeszcze kury takie, którym długi ogon rośnie. No a tam na kilka metrów. A jak to się ma do tej chłopskiej praktyczności? Przecież nie, 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 te pana hodowla tych kur nie brzmi jako zajęcie praktyczne. Nie, nie, dla chłopa jest to wszystko śmieszne. Na szczęście to wszystko chodzi w podwórku. Jest takie jakieś nieatrakcyjne. Dzięki temu chłop na wsi patrzy, że no, coś Leon hoduje. No, niech się tym zajmuje. Taka pozycja wariata jest na wsi luksusowa. Na czym polega ten luksus? Luksus polega na tym, że trzeba co rok przynajmniej, jeżeli zaczynają ciebie klepać albo chwalić, zrobić coś głupiego, znaczy co się nie mieści w myśleniu otoczenia. Dzięki temu pozwalają ci dalej żyć. No dobrze, a jak mogliby nie pozwolić? A to zaczynają po prostu opiniować, wtrącać się w życie i tak dalej, że to zaczyna być ciężkie. Gdyby na przykład ktoś wiedział, że taka kura to jest na przykład pół Mercedesa, to wtedy życie jeszcze bardziej by się skomplikowało. A jakie jeszcze miał pan takie przekroczenia, wyskoki, żeby utrzymać swój status? No ja cały czas tak musiałem robić od dzieciństwa, żeby móc malować. A inaczej po prostu by nie pozwolili, bo wszyscy by wyśmieli. Czy jako artysta zadaje sobie pan pytanie, do czego pan jest potrzebny? Do czego ludzie mogą potrzebować Leona Tarasewicza? Nie, sprawa jest prosta, tylko że ktoś może to sobie uświadamiać, a ktoś może tego nie uświadamiać. Artysta i naukowiec są ludźmi, którzy zmieniają daną rzeczywistość. Każdy kraj mądry inwestuje właśnie w sztukę i w naukę. Dzięki temu się rozwija. Jeżeli tego nie robi, to pociąg odjeżdża i inni ludzie dalej się rozwijają. A dany naród zostaje na miejscu. Proszę mi powiedzieć, czy jest w życiu coś ważniejszego od sztuki? Wie pan, wydaje mi się, że każdy logiczny człowiek powie, że jest, bo jest życie. Dziękuję za rozmowę.